Święta to taki okres, gdzie ciepło myślimy o swoich bliskich. W studiu jest kolejny gość, Paweł Stasiak. Pawle, zawsze znajdowałeś pod choinką prezenty? I który z nich tak zapamiętałeś najbardziej, z tych, które dostałeś? Mhm. Wiesz, jeżeli chodzi o prezenty pod choinką, to ja po prostu się cieszę, że są prezenty. Wszystko jedno, co tam się znajdzie tak naprawdę. Moi bliscy oczywiście wiedzą, że najchętniej bym widział pod choinką płyty i wszystkie inne rzeczy związane z muzyką. Mikrofon, bo to zawsze było jakiś nowy studio. Czemu nie? Związane z tym, co robię, bo to jest moja pasja i to jest to, w czym się rozwijam i co za każdym razem cieszy mnie najbardziej. Natomiast cieszyły mnie też wielokrotnie różnego rodzaju prezenty, jakieś takie no, bardziej zaskakujące i śmieszne i zupełnie czasami niepotrzebne, ale po prostu to jest taki moment, kiedy to, co jest pod choinką, jest specjalnie dla nas i to jest najważniejsze. Także nie mam takich ulubionych rzeczy, które akurat chciałbym koniecznie na przykład w tym roku tam znaleźć. Najważniejsze jest to, żebyśmy się rodzinnie spotkali, bo to jest taki moment, w którym moim zdaniem już nie ma co wymyślać. Tylko usiąść, tylko zasiąść, całą rodziną porozmawiać, tak, życzenia. Dobrze zjeść i świetnie spędzić ten czas. I powiedziałeś zjeść. Czy to u ciebie w domu to są takie tradycyjnie 12 potraw, karp, kapusta, barszcz? U mnie jest tradycyjnie, ja uważam, że trzeba akurat korzystać z... szykują barszcz chyba. No mam nadzieję, że już się szykuje. Trzeba korzystać z tego typu możliwości, żeby... Ja na przykład jem zupę grzybową i tylko jem zupę grzybową w Wigilię. No chyba, że gdzieś tam ktoś tam nas zaprosi na przykład i akurat trzeba spróbować. Tego barszczyku, tak. To wtedy akurat coś takiego również próbuję. Natomiast są takie potrawy, do których jestem przyzwyczajony i na pewno ten karp i kapusta i z grzybami i z grochem i kutia, czyli tam te kluseczki z makiem, z bakaliami i to wszystko, co jest specjalnie na Wigilię tradycyjnie od wielu lat przedstawiane na takiej kolacji, to uważam, że powinno się znaleźć. I tradycyjnie kolędy, najczęściej jakie? Te klasyczne? To znaczy, wiesz co, z tymi kolędami jest różnie, ponieważ zawsze szykujemy się, na przykład kiedyś, jak jeszcze byliśmy dużo młodsi z moją siostrą, to szykowaliśmy nawet specjalne śpiewniki, żebyśmy byli przygotowani, żeby każdy miał słowa, żeby oczywiście tych zwrotek było jak najwięcej, żeby zaśpiewać tego, żeby zaśpiewać jak najdłużej, żeby to wszystko trwało w nastroju i tak dalej. I później się gdzieś to wszystko rozpierzchło, kończyło się na tym, że słuchaliśmy, jak ktoś inny śpiewa pięknie kolędy i zazwyczaj tak to było. Oczywiście próbowaliśmy, ja nawet grałem na takiej fujereczce, moja siostra gdzieś tam przygrywała, chyba ona na akordeonie i na pewno miało to swój urok. Ostatnio już jak dzieciaki mojej siostry podrosły, to na przykład dzieciaki śpiewały szanty i okazało się, że też mogą być klimatyczne, tak. Prawda? Dobrze, to powiedzmy jeszcze może o takich świętach, które były nietypowe, to już tak na koniec, chodzi o to, że no nie wszystkie święta spędza się w domu. Ty pracowałeś i w Trójce, i w rozgłośni harcerskiej. Być może zdarzyły ci się jakieś święta poza domem w pracy? Mi się zdarzyły święta poza domem, byliśmy wtedy w Stanach i zostaliśmy na dłużej. Pojechaliśmy na 3 miesiące, zostaliśmy ponad 8 miesięcy. W międzyczasie właśnie zdarzyły się też święta Bożego Narodzenia. Było trudniej, było inaczej. Na szczęście miałem dużo już znajomych i bliskich mi osób, które tam poznałem. Na szczęście, no wiesz, jest jakieś porozumienie i można było poczuć tych swoich najbliższych jednak ze sobą. To oczywiście nie jest to samo, ale takie rzeczy się zdarzają, trzeba sobie z tym radzić. No, myślę, że w takich momentach najbardziej się właśnie docenia to, że święta powinniśmy być razem. To czego byś życzył sobie i innym naszym widzom teraz w okresie świąt? Moi drodzy, nie przyjadajcie się, bo to się źle może skończyć. Przebywajcie bardzo dużo ze swoimi najbliższymi osobami, bo to jest właśnie taki czas, żeby się trochę zatrzymać, żeby nie pędzić w tym życiu, nie myśleć o karierze, o jakichś tam sukcesach. To jest kompletnie nieistotne. Niech będzie świątecznie, spokojnie, wypoczywajcie i bądźcie ze sobą i dla siebie jak najlepsi. A za chwilę kolejny gość. Ja dziękuję, życzę ci wszystkiego dobrego na te święta i na cały przyszły rok. Paweł Stasiak był moim Państwa gościem.